piraci! W 51. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. I od razu akcja. Yeah! Yeah, pięknie. Już się zaczyna akcja. Yeah. O kurde, trzeba uważać na łowcę. Ale zaczynamy właśnie z akcją. Ło! Padł paść. Dobra. O, jak poszło z dymem. Dobra. Mamy nasz konwój warty 5 kafli. No to naprawdę już nieźle. Z kasą jesteśmy. Dobra, przejmujemy fregatę. Pięknie. Ło, stary. Panie, miecze, miecze. Mieczami tu walcz. Okej, i już ich tu jedziemy. O ty, tak ze mną kozaczysz? Dobra, pistole, pistole. Pięknie, tu jadę i... Przeładuj... A, nie ma przeładowania. Dobra! Od razu z nimi. Ło, żywa tarcza. Ło, poszło. Jaka tu sieczka się działa. Ładnie, ładnie ich pojechaliśmy, nie ma co. Dostali za swoje. No, teraz to już chyba nie będą tutaj nas, wiecie, pociskać. Zmniejsz poziom rozgłosu. O, dobra. Tak, możemy ich tutaj zostawić. 5 kafli dla nas. A z tym statkiem... Nie wiem, co zrobić. Chyba go w pistu wysadzić. Dobra, poszło. A tam co mamy? Bryg. O, metalu by się przydało. Płyniemy. No, od razu płyniemy. Metal musi być. Jestem 495 w rankingu. Ładnie, ładnie. I idzie, co to, idzie to coraz wyżej. Tak ma być. Dobra, atakujemy moździerza. Yeah. Teraz zawrót i kule ognia. Mirilis Action znowu mi płata figle. Dobra, jak tak chce się bawić, to nie ma sprawy. Dobrze. Poszło. Z dymem. Tam mamy... Kolejny bryk, ale on nie ma metalu. A ja właśnie potrzebuję tego metalu. Dobra, bierzemy go. Dobra, suwać się, koledzy. A, tak poszczelam na ślepo. Wiem, to było głupie. Ale teraz bierzemy się za... Za taką robotę konkretną. A chcę go... A, chciałem go tutaj położyć ładnie.
Ło, dostałem. Ta, taki dobry jesteś. I już nie żyjesz. Szybkie i skuteczne. Coś mam wrażenie, że ta gra jest za głośno, więc ją trochę ściszę. Dobra, mamy ten metal. Zmniejszymy poziom rozgłosu, bo to wiecie, potem na złowcy będą gonić i nam to zaszkodzi. Okej, co my tu mamy? Bryk. No, co się dzieje? Jest rum, cukier, ciężkie kule. Czemu on tak płynie? Tak seryjnie pod nas. Dobra, a więc teraz gdzie sobie możemy popływać? W sumie tutaj możemy, do Santa Nillas. Niedaleko to jest. No, dwa kafle, prawie trzy. Regata, cukier. O, ma metal. To jeszcze sobie zapolujemy. Jakie echo. Aż takie trochę nieprzyjemne echo. Okej. Fregata atakuje. I bryk. Dobra. Trzeba ogarnąć teraz. No to już chyba nie będą przelewki. Dobra, atakujemy. Je, poszło. No podpłyń, że tu. Okej, dobra. Aj, nie wycelowało dobrze. Szkoda. Lol. Jak się bugował dziwnie Edward. O, proszę, już się szykują do walki. Ale się fajnie złożyło, że go tak ładnie pocisnąłem. No, mamy dwóch strzelców. Wręcz przeciwnie, przy trzech. No ale już nic nie zrobili. Mogli tylko się poddać. Dobra. No i kolejny ładunek metalu. Naprawimy kawkę. Podbijemy jeszcze sobie tą fregatę. Zaraz, gdzie ta fregata? Jest. Ło! Jedna fregata ma tyle. O, ma dużo drewna i płótna. Dziwne, że drugi statek mnie nie atakuje. To się naprawdę dziwię. O, dobra, teraz nas we dwóch atakują. Więc mamy tutaj pewien mały kłopot. Kurde, co ty robisz? Dobra, nie marnujmy już tych kul. O kurde, nas zwalniemy w coś. Dobra. Co oni to kombinują teraz? Yeah. O kurde, jeszcze jedna fregata. Jest niebezpiecznie teraz. O, fuck.
A! Teraz jest naprawdę źle. No i jest tragicznie już. No też żeśmy w coś walnęli. Wow, dobra. Uciekamy, uciekamy. Albo zginiemy. Kurde. Nie tak to się miało skończyć. Dobra. Kurde, żeśmy przesadzili troszeczkę. Aj. Nie no, tu już chyba nie powinniśmy prowokować tych statków. O, tutaj nas ładnie mogą zbić. Czemu mi się odznaczyło? Jakie shit. Jakie shit normalnie. Jak chcę do Santa Nilas, to chcę do Santa Nilas, kurde, a nie. Jakieś mi tutaj robicie. Znowu ten konwoj, przecież ja już go przed chwilą obiłem. Nie chcę mi się go podbijać. Nie, ja już nic nie atakuję. Kurde, co się tam dzieje? To jest aż po prostu nie do pomyślenia. Ja już nie atakuję. Napytam sobie tylko biedy. Już było dość bitew morskich, starczy. Teraz może coś typu eksplorowanie miejscówy. Dobra, już tak nie robię. Kurde, trzeba będzie jakoś wyminąć. Ło, fregata 38 poziom i brak 25. Wszędzie mnóstwo statków. Masakra, nie? Gdzieś jeszcze jeden płynie. Ale to już chyba za tą wysepką. Nie. Są te, kurde. Z 6 statków. No, na jeden statek to ja bym już tutaj nie dał rady. Nawet 7 jest. 8. No to widzicie, szanse są nikłe. Dobra. Płyniemy już tą szybką podróżą. Chwileczkę, widzę tu fragment danych. Zbiorę sobie go. Potem sobie zrobimy jakieś nieco, jakieś małe zakupy. Wieczór się już zbliża w grze. A więc sobie przy okazji to tylko zbierzemy. O, żeśmy susa zrobili. Dobra, widać ten fragment. A, zebrane. Teraz trzeba uważać, żeby te statki nas od razu nie zaatakowały. Potem będziemy mieli przechlapane. No i będą chciały nas zabić, te statki. A tak w ogóle, zmieniając temat, widzę, że dobrze się ogląda Wiedźmina 2, którą wysłałem wczoraj i przedwczoraj. Nie spodziewałem się. AMTA to wiadomo, duża aktywność, dużo wyświetleń, komentarzy też jest sporo. A więc widać, że jednak przyjęliście pozytywnie tą nowinę, że wróciłem do MTA. A zbiorę to w ogóle? Nie, nie zbiorę. Dobra. Nieważne. A, tu już płyną jakieś szkunery, takie mniejsze statki. Więc gówno nam to zrobią. Tylko tam trzeba uważać właśnie, w tych terenach, gdzie byłem przed chwilą. Nie wiem, dzisiaj może się coś wrzuci z MTA, zobaczymy. Jak nie, to będzie najwyżej sobota. Póki co, na razie zobaczymy. Wczoraj niestety była taka dość nieciekawa sytuacja, że jeden koleś zabił drugiego. No i potem no się zaczęli kłócić i jeden drugiego wywalił z konfy. No i kurde, no nieogarnięta sytuacja, ale skoro taka sytuacja zaistniała, to znaczy, że ten koleś, który
tą głupotę zrobił, najwyraźniej chyba jest jednak nieogarnięty. Dlatego ja już nie wnikam, dlaczego się to tak stało. Ja szukam porządnej ekipy, a nie jakiejś kurde bandy łysego, że tak to mogę powiedzieć. Dobra, mamy już niedaleko tą wysepkę Santanilla. Nie wiem, dziwna nazwa. Dziwniejsza już od Corzalo. Tak lepiej brzmi. Dobra, Saranilla, zaraz tam dopłyniemy. Płyńże, no. Co my tam mamy? Fregata. Teraz nie wiem, czy aż warto tak tutaj zadzierać z nimi. No ale to zobaczymy. 38 level. 90 metalu. A czemu tu jest czerwona strefa? Jeśli mogę wiedzieć. Aha, dobra. Nie wiem dlaczego. Dobra, dopłyniemy sobie tej wysepki. No, to już widzę jakieś statki. Pełno tam tych... Ło. Uważać trzeba. Co? Trzeba tu minę jakieś zniszczyć? Dobra. A więc trzeba. Bo inaczej nie dopłyniemy. Ło kurde. A, lekko nas zadepchnęło. Dobra. A więc widzę, że to... Tam, gdzie teraz płyniemy, to takie jest trochę mini miasteczko. Stele Majów są, o! To tym lepiej dla nas. Boże, kurde, Kenway. Ty nie ogarzę. Dobra. Nie wiem, na co na te wyciągi żeś wbił, ale dobra. Dobra, jesteśmy na miejscu. W sumie mogę to już odznaczyć. Płynę tylko tutaj. Teraz, o, mamy punkt widokowy Santanillas. Co mamy tutaj? Jelenie. To nie będę sobie polował. O, Stela Majów. Już na pierwsze. Co, zaczynamy to odkrywać tajemnicę. To już będzie nasza 9. Stela Majów. Dobra. Teraz to tak trzeba będzie odwrócić. I nam wyjdzie coś takiego. Proszę bardzo. O, mniej więcej tutaj to jest. Pięknie. Aha, on woli to teraz mieczem sobie zrobić. Dobra. Okej. Zobaczymy, co to będzie. No kamień mają, no to nic nowego w sumie. No, dokładnie. O jedną więcej do kolekcji. Okej. Teraz szukamy tego punktu widokowego. Trochę jest od nas daleko. Nie powiem. Ale spokojnie tam sobie dopłyniemy. Aha, trzeba będzie tak to zrobić, bo inaczej się nie będzie dało. A, tam na górę się da dostać. Tylko ciekaw jestem jak teraz. Aha. A tak się dostaniemy? Nie. To lipnie trochę. A zaraz się dowiemy jak. Bo chciałbym dostać ten punkt widokowy. No i coś trochę wyminąłem za bardzo. Tu mamy chyba teleport, nie? Czy co? Tak, teleport. Tu się możemy w każdej chwili do tapki wrócić w ten sposób.
Dobra, a teraz chcę wiedzieć, jak się tutaj dostać. Chyba teraz ostatnie. Nie. Lol. To nie wiem jak. Mam dylemat. Chyba, że tak, właśnie. Okej. I tak już lepiej. Teraz to już w sumie możemy wiedzieć, jak się tam dostać na górę. No i spoko. Teraz tylko trzeba przez te drzewa się spiąć. Okej. No i spoko. Teraz do punktu widokowego, który mamy aż tutaj. Nie, fajnie wyglądają te ruiny Majów. Naprawdę spoko. Dlatego mają takie dziwne nazwy. Okej. Ha, fajny ten punkt widokowy wygląda. Lol. Dobra, nie chce mi się skakać do wody. Wolę teraz zbierać te skrzynki. Okej, tu widzę, że będzie skrzyneczka. Dwie nawet. Świetnie. Okej. O, mamy ulepszenie dostępne. Aż 5. W kajucie kapitańskiej. Dobra, teraz sobie zaznaczymy, gdzie co jeszcze powinniśmy zebrać. Kolejna stela Majów? Lol. Fajnie. Tym lepiej. Będziemy mieli już o dwie kolejne stele więcej w sumie. Więc ja się nawet tam cieszę, że zbiorę sobie kolejną stelę w takim miejscu jak Santa Nillas. Ma jeden z nielicznych ruin Majów. Dobra. Jeszcze niżej trzeba zejść. Jak widać. Dobra. Ale słuchajcie, tutaj pewnie będzie jedna skrzynia. Nie ma. Lol. Okej, dobra. Czyli gdzieś niżej pewnie. Tylko właśnie gdzie, bo ja teraz mam dylemat. O kurde, ale ścięło na chwilę. Tak chwileczkę ścięło. Nie aż tak długą. No i gdzie te skrzynie są? Jakaś jaskinia jest? Czy co? Teraz to ja już kompletnie nie mam pojęcia. Hm. Nie, nie będę wymyślał, bo jeszcze znowu będę musiał długo pływać. O Boże, ten Mirlis zaczyna znowu drażnić. Przez parę odcinków się tak nie działo, jak teraz. O, wiedziałem, że to będzie jakaś jaskinia. A jeszcze to podziemna jaskinia. To już w ogóle fajnie. No i spoko. Teraz tutaj sobie możemy tak wypłynąć. Wypłynąć, kurde. Jest. A, uciekł mi jeden. Szkoda. Okej, teraz mamy tutaj punkcik widokowy. Fragmentem. Jeszcze kilka trzeba zabrać. Spoko. Przy okazji może wykorzystamy kolejną majańską stelę. Tylko jak tam trzeba by się dostać? Właśnie teraz o to chodzi, że mamy problem. Ale jak tak zbudowali grę, to raczej nie będzie to jednak problemem. Ile tych gałęzi jest, lol. Jeb do siana. O, mapa jeszcze. Zanim dotrę do tej majeskiej steli, to jeszcze wezmę mapę i skrzynię. No i ładnie nam to idzie. Zobaczymy, co tutaj za skarb nam wylosuje. Co to mamy? Elitarne wybuchowe beczki. Wow. Świetnie. Później będziemy korzystać z tych, wiecie, map skarbów. Póki co nie będziemy. Najpierw trzeba całe Karaiby odświeżyć.
Tak by mogło być lepiej w sumie. Jakżeś spudłował Edward. Chwileczkę. Jeszcze raz się tam dostaniemy. Naprawdę chcę ten punkt widok. Kurde, ale mi się teraz mylą. Mili mi się już wszystko powoli. Fragment danych. O, teraz sięgnę. Pięknie. No to jeszcze mamy mańską stelę i sekret. I już będziemy mieli całą Santa Nilas zebraną ze wszystkiego. Dobra, teraz trzeba gdzieś się tam dostać. To będzie takie trochę większe wyzwanie. Ale raczej nie powinniśmy mieć z tym żadnych problemów. Więc spokojnie się tam dostaniemy. LOL, co ty, Edward, robisz? Ciebie już pogrzało. Jest, pięknie. Mamy kolejną majańską stelę. Teraz trzeba tylko zdobyć ten kamień majów. No i pięknie. A to nie ma problemu. Banał totalny. Nie sprawiło nam to żadnej trudności. I teraz tutaj mamy ten skarb. Wow. Jakaś ścinka. A teraz skok do sianka. Pięknie. I bierzemy naszą kamienną skałkę majów. No, zbieraj to spokojnie. Się nie obawiaj tu niczego. Łow pytę, to musi być baliniowiec, nie? Good. Another keystone. No to spoczko. Jeszcze jakiś sekret tu musi być. Chwileczkę, chyba czegoś na pewno nie zebrałem tu. Gdzieś tu musi być butla z listem, no właśnie. Teraz spojrzałem i jest jednak. Dość duża wysepka, powiem. Nie jest taka jakaś mała, bo mniejsze są, owszem. Ale fajnie. Zbierzemy sobie ten list i już będziemy mieli Santa Nilę zebraną. No jelonku, jelonku, spokojnie, możesz sobie uciekać. LOL. Aha, dobra. Nie wiem co to było. Zbieraj liścik. Pięknie splunął. I co my tu mamy? Co tam będzie pisało? I który w ogóle liścik? Fajnie. Brakuje nam szóstej i drugiej. Czternastej. Aha, to jeszcze parę listów trzeba będzie zebrać. Dobra. To już mamy na perfekta. Teraz może byśmy się tak udali tutaj. Czemu niedostępna szybka podróż? Nie ogarniam. Dobra, tam kawka na nas czeka. Więc opłacałoby się już tam, wiecie, dostać. W sumie nie chce mi się tepać. Wolę tam sobie dopłynąć, a mam niedaleko przecież. No, cała Santa Nilas zebrana. Udamy się jeszcze do floty Kenwaya po wypłatę. I w sumie możemy zakończyć odcinek. Nie wiem kiedy zacznę dokładnie te misje fabularne, ale to dopiero wtedy jak już całe Karaiby pozbieram do perfekta, bo będzie tak lepiej w sumie. Dobra, do floty Kenwaya odbierzemy swoją wypłatę. Co kurde? Ja straciłem statek. Kurde, no. Nie wierzę. Jakbym to pominął, to bym się nie zorientował. Kurde. Sekretarzyk. Dobra. Cieszę się z tej wypłaty. Jak głupi znajomi, którzy chcą pomóc. Wow. Aha. Jakiś znajomy, jak miło. Widzę, że
Widz chce mi pomagać, jeżeli chodzi o rejsy statków. Naprawdę dziękuję ci. Pozdrawiam. Jednak widzę, że... O, przyspieszmy. O, pięknie. Czyli teraz możemy tutaj sobie przyspieszyć. Zarąbiste, powiem wam szczerze. To mu pomożemy. Z jego statkami przyspieszymy mu. Jak on tak mi zrobił, to ja się odwdzięczę chętnie. Pięknie, jak to wygląda. A, tutaj jeszcze musi sobie popływać. Ale fajnie, mamy teraz zapas płonących beczek za to. Chwileczkę, no. Mapa morska. No, szkoda, że nasz statek... Ciekawy jestem tylko, który to statek padł. Pewnie liniowiec, obawiam się. Nie, dobra. Okej, możemy dodać nawet nowy dok, ale mamy za mało. Dobra. Teraz jakieś misje, no jakieś misje ich powysyłam. Tylko takie już warte więcej. A tutaj jeszcze nie wrócili. Dobra. Afryka. Popularny przystanek. Na pewno? Taki popularny? Czekaj, naprawimy go. Bo widzę, że jest w stanie zagrożenia. Kogo by tu jeszcze naprawić? Dobra, ale na takie misje, kurde, które są opłacalne, a nie takie gówna. Dobra. Tutaj widzę, że tu jednak nic nie ma. O, za 2700, to już nawet niezła misja. Tu się opłaca. Dobra, naprawimy tą galerę de Spanę i ją wyślemy. Dobra, i sojusz, nie, tutaj się już nie będzie płacało. Tutaj dalej już są misje takie, wiecie, słabsze, ale na to w sumie mogę jeszcze wysłać. O, nie mam już żadnego statku, który mógłby to zrobić. Tutaj już są słabe misje, dlatego ich tu nie będę wysyłał. No, chciałbym na tą misję kogoś wysłać, ale widzę, że jednak nie da się. Szukamy tych za dwa kafle. Sojusz. Tutaj trzeba by było trochę tych bitew morskich porobić. A to jeszcze zrobimy. Nie ma sprawy. Fregata, bryk, fregata. Bryk. Tu ma być fregata. Bryg i fregata. Dobra, jedziemy. Dobra, teraz mam tyle beczek, że tu spokojnie mogę ich tutaj zaskoczyć. Ale to dla nas będzie przyjemne. No, a wszystko zmarnujemy. Przynajmniej dla nas będzie wygrana jakaś. Ale teraz dostali miazgę. No, udało nam się to w 100% kompletnie zrobić. No i świetnie. A szkoda, że zmarnowałem wszystkie. Dobra. Trzeba będzie jeszcze zrobić jedną bitwę morską. Szkuner i bryk. Dobra. Od razu idziemy z nimi. Bez gadania. Ale teraz bryk dostanie masową broń. O! Aż taka masowa to chyba jednak nie była. O, szkuner padł. Spudłował. O tyle dobrze.
spoko. Świetnie się nam to wypaliło. Dobra, może jakieś misje już mogę. Nie, jeszcze. No to lipnie. Dobra, powysyłajmy jeszcze na tę misję za te 2200. Na to nie wyślę ich. Tutaj Portugalia zajęta. Dobra, tu się już nie opłaca w sumie, dlatego puszczamy flotę Kenwaya. O, tak. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 51. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować i piszcie o więcej Assassina, bo wiem, że chcecie go oglądać dalej. Dobra. Trzymajcie się, na razie. Arrr!